nowych materiałów, znaczy też wychodząc z takiego założenia, że w przypadku takiej projekcji, którą mamy na wystawie w Tytoniach, ta wystawa się nazywa Świeże spojrzenie, nowe formy narracji wizualnej, jest projekcja Mak, śladami afgańskiej heroiny, taka czterokanałowa projekcja i tam na przykład pojawia się bardzo dużo elementów z YouTube, jakichś filmików, nagrań. Artyści po prostu doszli do wniosku, że oni sami nie będą mieć takiej szansy, żeby tak blisko podejść do niektórych sytuacji, do niektórych ludzi. Postanowili po prostu najczęściej wykorzystać te elementy, i one im po prostu pomogły zbudować całą tą historię. W ramach Miesiąca Fotografii odbędzie się między innymi ciesząca się tak dużym zainteresowaniem sekcja show-off, a także dziesiątki wydarzeń towarzyszących. Było coś dla oka, czas na coś dla ucha. To jest filmowe tango, taniec, który bez dwóch zdań ukochali sobie ludzie kina. Także proszę Państwa, dużo kiczu. Także dzisiaj zajmujemy się znowu tematyką różnych spółdzielni mieszkaniowych, proszę Państwa, spółdzielni Sław, no i innych. No spółdzielnia Sław tutaj strasznie się też wykazała swoją głupotą, bo żeby oni zmienili swoje podejście, i tak nie byli dość agresywni, ale powiedziała wiceprezes spółdzielni Sław, że już mieli taki przykład, że gdzieś ktoś u kogoś mieszkał, człowiek zmarł, a że wcześniej mieszkał, to się wziął i nie wyprowadził, no bo niby gdzie miałby się wyprowadzić, jak nie było sprawy sądowej, a sprawa sądowa musiała być, no bo albo przydzielić człowiekowi, z jakiego powodu, a jak tamto. Także proszę Państwa, co my tu będziemy dużo mówić? Janek Witek umarł, bo wszystko przez Żydów, przez Żyda. Teraz mówimy więcej. No Janek Witek tutaj dużo racji mówił, bo ja nigdy się tą tematyką nie zajmowałam i nie wierzyłam tam żadnego Żyda, że złodziej, bo ja się tym nie zajmowałam. Nigdy. Ale okazało się, że to wszystko tak jest. A teraz jeszcze jak Szydło mówi, że 50 miliardów, że 150 miliardów. No ta brudaska, widzisz, brudaska. Szklaneczek tysiące, stara baba, spyska i leci, bo to są okruchy. Tutaj do Janka jak przychodziła też, to tej von Lipski. Pyska leciało i ona po prostu nie dość, że gada i to jej wypada wszystko. Te bułki suche, co ona nie ma co jeść, a to co ma, to ona je. Wszystko jej z pyska wypada i pełno tylko śmieci. Także Grecja niech tu sprząta. Ta wielka Ewa Grecja, już raz jej zablokowałam dojście. Zobaczymy, co będzie dalej. Reklama. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie, po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z Audi A4 Avant Quattro, dostępnym z ratą od 1894 zł netto miesięcznie i 5% opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Przerzuta lewą stronę do środka. Poczuj emocje z UPC. Ty masz wszystkie najlepsze kanały sportowe. Możesz nagrywać aż 4 mecze jednocześnie. Korzystać z telewizji, gdzie chcesz i na czym chcesz. I oglądać ponad 2000 filmów i seriali w cenie abonamentu. Test The Best. Wypróbuj pakiet Telewizja plus Internet przez 30 dni za złotówkę. Zadzwoń 813-813-813. Odwiedź salon sprzedaży lub upc.pl 813-813-813.
brutalność. 13. Dużo by stracili. Moja żona już od rana chodzi podenerwowana. Dziś mi lepiej nie wchodzi w drogę. Taką naszym dała mi ojcem Jezus powiedział, jest zjadą i wy chcecie spełniać porządliwości ojca swojego. Proszę Państwa, na razie póki co kultura pojechała do Wrocławia. Systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem, dostępny w aptece. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie, po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z Audi A4 Avant Quattro, dostępnym z ratą od 1894 zł netto miesięcznie i 5% opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Dealer Audi Rowiński Weidemeier, ulica Łukasza Drewny 24, Warszawa Kowsin. Audi. Uwaga dzięki technice. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzep. A Rostil wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Nadchodzi. Jest coraz bliżej. Święto tej, którą kochasz najbardziej. Dzień Matki. Z tej okazji 25 maja w Lidlu. 7 tulipanów za 6,99. Tak, tylko 6,99 za 7 sztuk. A bukiet 13 róż tylko 7,77. Jedynie 7,77 za 13 róż. Lidl, co tydzień coś nowego. Reklama. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 14.40, informacja Radia Tok FM. Michał Poklękowski, zapraszam. Nadia Sawczenko wróciła na Ukrainę. Oficjalnie przywitał ją już prezydent Petro Poroszenko. Skazana w Rosji na 22 lata więzienia, Sawczenko została wymieniona na dwóch żołnierzy rosyjskiego wywiadu wojskowego. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw rynku cyfrowego Andrus Ansip ocenił, że znalezienie rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce wydaje się całkiem blisko. Potwierdził też, że 1 czerwca komisja powróci na cotygodniowym posiedzeniu do tematu Polski. Dziś komisarze zapoznali się z relacją Fransa Timmermansa na temat jego wczorajszej wizyty w Warszawie i rozmów o możliwości rozwiązania sporu wokół Trybunału. Podróżnik Aleksander Doba poinformował na Facebooku, że udało mu się odzyskać specjalną żywność potrzebną mu w czasie podróży kajakiem przez Atlantyk. Jeszcze wczoraj jego przeprawa przez ocean stała pod znakiem zapytania. Liofilizowaną żywność Doby zatrzymali bowiem amerykańscy celnicy. Teraz to wszystko. Kolejne informacje w Radiu Tok FM już o 15:00. Zapraszamy. Najwięcej słońca i bez opadów dziś w centrum kraju i na środkowym wybrzeżu. W pozostałych regionach też nie najgorzej, ale lokalnie ponownie możliwe burze. Na termometrach od 19 stopni w Trójmieście przez 21 w Białymstoku, 22 w Krakowie i Gorzowie, 24 w Warszawie i Katowicach, 25 stopni w Poznaniu i Toruniu, do 26 w Szczecinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Krakowskie Przedmieście. Łukasz Wojtusik, serdecznie witam. W ubiegły weekend na Stadionie Narodowym wszyscy ci, którzy czytają, lubią czytać, zebrali się, by spotkać się ze swoimi ulubionymi autorami. Krajem zaproszonym na targi książki międzynarodowe w Warszawie głównym były Węgry, ale także sporo działo się, jeżeli chodzi o rozmowę o literaturze katalońskiej i rozmowę o mieście, jakim jest Barcelona. Literatura katalońska była reprezentowana przez wielu autorów. Jednym z nich, chyba najbardziej popularnym, był Jaume Cabré, kataloński pisarz, którego mogli czytelnicy w Polsce przede wszystkim poznać z książki Wyznaje, która chyba była sprzedażowym hitem w naszym kraju. Ukazały się także kolejne jego powieści, choć napisał je wcześniej, takie jak Jaśnie Pan, Głosy Pamano, czy wydana kilkanaście dni temu książka Cień Eunucha.
Udało mi się umówić spotkanie z Dzioma Cabré i zarejestrować się na targach i zapraszam Państwa do wysłuchania tej rozmowy. Pani Anna Sawicka, która jest jednocześnie tłumaczką prozy Dzioma Cabré, będzie tłumaczyła także naszą rozmowę. Ja, musicie mi Państwo wybaczyć, postaram się trochę mówić po katalońsku, ponieważ wiem, że autor lubi bawić się językami, więc ja też nieudolnie się nim pobawię. Cambriaria a Guna Cosa de Kerr. Czy zmieniłby Pan coś w historii książki Cienia Eunucha, to powieść, która powstała 20 lat temu? Nie wiem, czy bym coś zmieniał, dlatego że ja tej książki już nie pamiętam. Nie mam zwyczaju czytania ponownego swoich własnych książek. Z tego prostego powodu, że jest jeszcze wiele książek, które chciałbym przeczytać, a tę swoją czytałem już wielokrotnie. Kto jest Pana największym, najważniejszym krytykiem, recenzentem? Nie jeden krytyk by się znalazł. Wielu krytyków przymierzało się do oceny mojego dorobku. Ale umówiłam się też z kilkoma przyjaciółmi, niewielkie grono, które zobowiązało się, że przeczyta wszystko, co pisze na bieżąco i przedstawi mi swoje uwagi krytyczne. Są to Sautras a la Vagada. Każdy z nas jest trochę recenzentem, a trochę artystą, twórcą. Wiele osób to robi. Jednocześnie zajmuje się pisaniem, własną twórczością i krytyką twórczości innych. Natomiast ja czułbym się niezdolny. Nie mam narzędzi, żeby oceniać, interpretować, krytykować prace innych. W tej powieści Cień Eunucha, tak jak ja ją czytałem, gra między recenzentem, krytykiem a twórcą, ponieważ jeden z bohaterów tworzy tutaj coś zupełnie nowego, jest jednym dla mnie z ciekawszych elementów tej książki. Wujek Maurycy to jest człowiek, który znowu, podobnie jak Adrian w jednej z pana poprzednich powieści wyznaje, u którego możemy odnaleźć takie nawiązania do doktora Foxkisa. Dziękuję za to skojarzenie. Sam bym na to nie wpadł, a rzeczywiście chyba ma pan rację. Bo faktycznie Mikael Jensana, bohater powieści Cień Eunucha, zajmuje się krytyką, a nie tworzeniem, nie twórczością. I bardzo cierpi z tego powodu, że nie potrafi tworzyć. Natomiast Adrian Ardewol wyznaje, zajmuje się pracą badawczą, boi się twórczości własnej, nawet zrezygnował z kariery muzycznej w przekonaniu, że nie będzie wirtuozem. Maurycy, jego przekleństwem jest to, że zbyt dużo pamięta. Pamięć może, zresztą ten motyw pamięci pojawia się w pana powieściach, pamięć może być destrukcyjna, a może być też kreatorska. Od czego zależy, w którą to stronę pójdzie? No właśnie wujek Maurycy jest dobrym przykładem tego, że pamięć jednocześnie może być pozytywna, twórcza i może też być przekleństwem. W zbiorze opowiadań Zimowa podróż właśnie jest takie opowiadanie pod tytułem Pamiętam, gdzie próbuję przeanalizować ten temat. Tam chciałam pokazać, w jaki sposób pamięć może człowieka zniszczyć. A muzyka jest dobrym nośnikiem pamięci? Chociażby piosenki, hymny, twórczość klasyczna, popularna przekazuje przecież pamięć z pokolenia na pokolenie. Nie trzeba szukać daleko. To wszystko się dzieje na naszych oczach. Pan w zasadzie w każdej swojej powieści, która została przetłumaczona na język polski, zaburza takie linearne myślenie o literaturze. Dlatego, że nawet w Cieniu Eunucha ta kompozycja jest po raz kolejny bardzo muzyczna, a znajdziemy tutaj na przykład fragmenty utworów muzycznych. Dlaczego zdecydował się pan na jednak włączenie zapisu nutowego do książki literackiej? Chciałem, żeby ta muzyka była obecna w sposób namacalny. Nie wystarczy wspomnieć o Brahmsie, o jego triach. Czasem trzeba je po prostu pokazać, żeby można było ich dotknąć. Kto potrafi, ten partyturę przeczyta. Teraz, w czasie, kiedy wiele osób czyta literaturę w formie elektronicznej, być może dałoby się natychmiast ten fragment kompozycji wysłuchać. W tej książce, zbudowanej jak utwór muzyczny, bo tak też zaczynają się rozdziały od kolejnych części utworu, od nazw kolejnych części utworu muzycznego, są także niewielkie odniesienia do literatury filmowej. Mamy Siergieja Eisensteina i Pancernik Patiomkin, Iwana Groźnego, Siergieja Eisensteina, mamy nawet kanał Andrzeja Wajdy.
To jest akcent osobisty, bo w czasie, kiedy poznałem moją obecną żonę, braliśmy udział w seansach w małych klubach funkcjonujących poza oficjalnym obiegiem i tam wyświetlane były filmy, które dawały nam pojęcie o tym, co się dzieje w kinematografii światowej. I właśnie w momencie, kiedy pan przypomniał ten film Wajdy, nagle zobaczyłam obrazy wstrząsające z tego filmu. Oglądanie tych filmów, udział w projekcjach był formą protestu przeciwko dyktaturze państwowej frankistowskiej. Pokazuje pan także bardzo ciekawe i portretuje pokolenie buntujące się, należące do trzech bohaterów, należy do komunistycznych bojówek. Pokazuje je pan trochę jako jednak pokolenie przegrane, to takie gorzkie rozliczenie z historią Hiszpanii. Nie chciałam niczego udowadniać i pokazywać, ale prawdą jest, że wiele osób, które zaangażowało się w konspirację, w walkę polityczną, przy okazji straciło wszystko. Sytuacja jest bardzo specyficzna. Franco zmarł w łóżku. Rozpoczął się proces stopniowego dochodzenia do demokracji. Nagle wszystkie te bojówki, które chciały dokonać przewrotu, zostały porzucone same sobie bez celu, bez kontekstu politycznego. Wtedy partia, która cały czas kierowała ich działaniami, zmusza do oddania broni, dostają kieszonkowe na kilka najbliższych dni. Duża część tych grup konspiracyjnych pochodziła właśnie ze środowisk uniwersyteckich. Wracając na uniwersytet, były bojownik o demokrację zdaje sobie sprawę, że jego koledzy już zdążyli studia skończyć, czy właśnie kończą, mają dorobek, a on został z niczym. To są pojedyncze przypadki, pojedyncze tragedie, ale oni to przeżyli, doznali tej frustracji na własnej skórze, przeżyli to bardzo głęboko. Buduje pan misternie utkaną historię sagi rodzinnej, która woli milczeć niż walczyć o swoje. W zasadzie wszystkie postaci tam coś przed sobą ukrywają. To jest bardzo gorzki obraz rodziny. Zawsze, kiedy coś przed sobą w rodzinie ukrywamy, musimy przegrywać. Człowiek ma prawo do swoich tajemnic. Problem w tym, że potem nagle znajduje się na ziemi niczyjej. No i niestety, no, tak się dzieje w najlepszych domach i w najlepszych rodzinach. Taka jest sytuacja. Sekret napędza narrację. Kiedy tworzy się postać, ta postać ma jakiś sekret, to jest bardzo dobry punkt wyjścia, żeby ta postać była żywa. Jeszcze na razie autor nie wie, czy czytelnik pozna, jaki sekret kryje postać, czy tylko zorientuje się, że jakiś sekret jest, ale już coś się dzieje, już rozwija się akcja. Skoro jesteśmy przy sekretach, to tych sekretów w Cieniu Eunucha jest nie jeden, nie dwa, całe mnóstwo. Co więcej, dowiadujemy się, że sekret w rodzinie można w jakiś sposób, nie chcę zdradzać fabuły, ale to chyba mogę powiedzieć, stworzyć. Jeden z bohaterów tworzy taki sekret, prawda? Dzieje się tak dlatego, że jest to taka postać, która do życia podchodzi w sposób twórczy. I dzięki temu ma zdolność wpływania na rzeczywistość. To jest un bon exemple. Bardzo dobry przykład pan wybrał. To jeszcze, bo nie chcę państwu odbierać przyjemności z lektury tych wątków, tutaj jest dużo, dużo, dużo więcej. Nie tylko na poziomie rodziny, domu, historii Hiszpanii lat 70. Ale ja miałem taki wątek, bo wyszliśmy od krytyka, recenzenta i twórcy, artysty, od tej dychotomii. Ja miałem wrażenie, czytając tę książkę, i akurat tak mi to pasowało tutaj narracyjnie, że ta narracja, sposób, w jaki Miguel, główny bohater, opowiada nam książkę, jest dwojaka. To znaczy, z jednej strony mamy to ja, kiedy on mówi, ja byłem, ja poszedłem, ale tu za chwilę mamy narrację trzecioosobową. I miałem trochę wrażenie, że ten Miguel, znaczy ta postać jest tak stworzona literacko, że on jest jednocześnie to ja, to wtedy, kiedy on działa, kiedy sam siebie ocenia, to występuje w trzeciej osobie. To ta narracja jest
jest trzecioosobowe. Proszę powiedzieć, czy to jest dobry trop. A, to niekoniecznie. Specjalnie nie to prowadzamy taki zabieg, żeby czytelnik wyraźnie rozróżniał dwie różne perspektywy, dwa różne języki. W ten sposób też chciałam osiągnąć taki lekki zgrzyt muzyczny, pewien dysonans, który można odnaleźć również w muzyce Albana Berga. W każdym razie to jest pierwsza powieść, w której zacząłem eksperymentować z równoczesnym użyciem pierwszej i trzeciej osoby, a potem w tym kierunku poszedłem o wiele dalej w następnych, w Głosach Pamano, w Wyznaję. Bardzo poważna rozmowa nam się zrobiła. Dlatego na koniec pytanie, nieco mniej poważne, proszę mi wybaczyć. Czy lubi pan czekoladę? Dlatego, że Maurycy lubi. I są takie motywy, które powracają w pana tej akurat książce, tak jak zresztą w poprzednich również. I tym motywem, jednym z moich ulubionych jest to, że Maurycy, zanim zacznie opowieść, pyta o czekoladę. Potrzebuje tej benzyny, żeby wprawić w ruch motor. Albo jak cyganka, która prawdę ci powie dopiero, kiedy położysz na ręce monetę. Ale cyganka nie kradnie, a Żyd kradnie. Bardzo dziękuję. Anna Sawicka, tłumaczka książek Ziome Cabré. Dzięki jej uprzejmości mogliście państwo wysłuchać tej rozmowy. Ziome Cabré, ja byłem tak naprawdę jego gościem. Bardzo serdecznie dziękuję i liczę na to, że przy kolejnej powieści, opowiadaniach, o których cały czas słyszę i ciągle ich nie ma w języku polskim, znowu się spotkamy. Chciałem powiedzieć wyraźnie, że uważam to za bardzo korzystne dla mojej twórczości, że wszystkie książki zostały przetłumaczone przez tę samą osobę. Annę Sawicką, która właśnie powiedziała te słowa. Zupełnie się z panem zgadzam. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, kolejne spotkanie w programie Krakowskie Przedmieście po 14.40, jak zwykle w środę na antenie Radia Tok FM, a teraz czas na informacja z Ziome Cabré, pewnie przy okazji kolejnej powieści przetłumaczonej przez Annę Sawicką albo opowiadań, na które bardzo długo już czekam, się spotkamy. Do usłyszenia, a teraz informacja. Krakowskie Przedmieście. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Wenecka i jest komisją składającą się z wybitnych prawników. Oczekiwałem prawniczego odniesienia się do zapisu. A tu okazało się krętactwo. Komisja Wenecka. Wyobrażają sobie państwo? Marzenia. Marcin Kusy, dziękuję. Tak. Czy sponsor ma obowiązki? W kwestii tych przejść, to Gdaka uzupełniła raport o przejścia w tych wariantach. Dodała dwie dodatkowe dziurki od klucza. Nie są one tak naprawdę używane, są ścieżki w lesie, a wy porównujecie ścieżki w lesie. To nie jest prawda, to jest park. Pana na Dzień Sąsiada 18 czerwca jest wielki festyn w naszym cudownym parku. Będzie pan miał okazję poznać, czym jest ten las. No nie, no. Wymiany zdań niewiele, porozumienie, prawda? Niewiele wynika. To znaczy porozumienie jest punkt wyjścia. Porozumienie jest takie, że jakby generalna dyrekcja powiedziała, że obwodnica ominie Wesołą, to wszyscy by podnieśli za tym dwie ręce, tak? Mieszkańcy Wesołej. Natomiast jest to punkt wyjścia, bo trzeba od czegoś zacząć, tak? Jesteśmy w punkcie wyjścia takim samym, jak był ten punkt wyjścia 30 lat temu, bo a 30 lat temu co było tym punktem wyjścia? Też panie burmistrzu, protest przeciwko budowie obwodnicy. Nie chcemy obwodnicy w Wesołej. Nie chcemy obwodnicy w Wesołej, tylko różniło się to tym. Wesoła nie była dzielnicą. Była samodzielnym miastem, to po pierwsze. I nie było 8 wariantów. Był jeden wariant narysowany, taki, który przewidywał przejście. To ja mam taki apel do władz dzielnicy. Natomiast ja jeszcze raz
chcę podkreślić, żeby skończyć z tym, co tutaj pan próbuje robić, szukać winnego we władzach dzielnicy, która nawet stroną w postępowaniu nie jest, tylko skierować te wszystkie wysiłki wszystkich mieszkańców, jeżeli one będą skierowane do generalnej dyrekcji, a w tej chwili do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, który proceduje decyzję środowiskową, to myślę, że jest szansa na to, żeby w sprawie obwodnicy wypracować najbardziej optymalne stanowisko. Ja bym to tak określił. Ale panie burmistrzu, jest takie stanowisko, że nie wyrażamy zgody na żaden wariant, bo nie, ja, proszę państwa, chwileczkę, bo to najbardziej optymalne stanowisko zdaniem państwa to w ogóle jest w pewnym sensie zarówno część zielonego nie wariantu, ma obwodnicy, czerwonego, jak i zielonego. My mamy tak wartościowe zasoby przyrodnicze i jedna część wesołej i druga, że to naprawdę bardzo mocny argument w dyskusji z wszystkimi instytucjami i na tym powinniśmy się skupić i bronić tej dzielnicy, tych walorów i naszych warunków życia w przyszłości. Dobrze, po jednym zdaniu na zakończenie audycji, po jednym zdaniu. Ja mam taki apel do burmistrza naszej dzielnicy przepięknej, żeby w związku z tym wsparł mieszkańców i wysłał pismo do Generalnej Dyrekcji zarówno, jak i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wskazując, że władze dzielnicy są przeciwne jakiemukolwiek wariantowi w dzielnicy Wesoła, jednemu i drugiemu. W takim samym stopniu, to jest konkretny wniosek. Decyzją Rady Dzielnicy. To jest konkretny wniosek. Ale i pani ze stowarzyszenia. Jest uznana taka sytuacja w raporcie środowiskowym. Na ECFS.pl i w punktach sprzedaży Multirum na 24 miesiące. Proszę państwa, jak oni tutaj w Radiu Tok FM mówili niedawno, że żeby nie dawać bezdomnym ludziom, żeby ludziom nie pomagać, no to państwo zobaczą, jakie owoce zbiera bezbożnictwo. Jakie to są straszne owoce bezbożnictwa, w nic niewierzenia. A 1,5-litrową wodę mineralną życia kupisz za jedyne 99 groszy. Nie wsiadę do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, oglądamy El Mercedes w kanale naszym Wiesiolandia, czy po prostu bezpośrednio wejść El Mercedes. Teraz internet jest tak inteligentny, że sam znajdzie. Tylko dzisiaj w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny z okazji Dnia Mamy. Przyjdź i kup telewizory smart, laptopy, tablety, smartfony i AGD w super niskich cenach. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z Audi Q5 Quattro. Dostępnym z ratą od 1567 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 maja, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Nadia Sawczenko już w domu. Ukraińska pilotka wróciła do kraju po tym, jak władze w Kijowie wymieniły ją na dwóch rosyjskich żołnierzy. Strajk pielęgniarek w Warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka trwa. Dwie tury dzisiejszych negocjacji nie przyniosły porozumienia. Za godzinę początek kolejnych rozmów. Bezrobocie w kwietniu najniższe od ponad 7 lat, a według ekspertów w kolejnych miesiącach będzie jeszcze lepiej. Na lotnisku witał ją prezydent Ukrainy, rodzina i mieszkańcy Kijowa. Nadia Sawczenko już w kraju. Tuż po wylądowaniu ukraińska pilotka podziękowała za odzyskanie wolności. Sawczenko została wymieniona na oficerów rosyjskiego wywiadu. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Nadię Sawczenko z Rosji do Kijowa przywiózł prezydencki samolot. Wcześniej Petro Poroszenko ułaskawił dwóch rosyjskich oficerów wywiadu skazanych w Kijowie za prowadzenie działań wojennych w Donbasie.